No siema, Damian z tej strony. Dziś nagrywam sobie na łonie natury, więc mogą się pojawić jakieś odgłosy otoczenia. Jak będzie coś za głośno, to po prostu to wytnę i tyle. A dzisiaj temat miliony razy wałkowany, do którego postaram się podejść jednak troszkę inaczej niż w materiałach, z którymi miałem styczność swojego czasu. Więc porozmawiamy sobie o motywacji. Na początek cytat z Wikipedii. Motywacja. Stan gotowości do podjęcia określonego działania. Wzbudzony potrzebą, zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Czyli w tym wypadku motywacja określa podłoże tego, co robimy i jak nasze zachowania się zmieniają. Jest to wewnętrzny stan człowieka, mający wymiar atrybutowy. Jeżeli wierzyć temu, co jest napisane na Wikipedii, to motywacja po prostu jest, występuje i jest czymś dla człowieka naturalnym. Ja wiem, że jedni uważają motywację za jakiś taki święty graal i jej szukają, próbują w sobie ją wzbudzić. Inni próbują negować w ogóle fakt, że coś takiego jak motywacja istnieje. Mówią, że albo coś robisz, albo czegoś nie robisz. No ale wydaje mi się, że jeżeli coś robisz, no to masz do tego jakąś motywację, tak? Zawsze są jakieś motywy działania, coś co nas popycha do zmian, coś co nas popycha do jakichkolwiek czynności. Jeżeli jesteś głodny, to idziesz i coś zjesz, ponieważ masz motywację do tego, żeby coś zjeść. Jeżeli kierujesz się na przykład takimi potrzebami, jak potrzeba zrzucenia paru kilogramów, żeby być zdrowym, bardziej atrakcyjnym, żeby poprawić swoje wyniki, albo żeby zrzucić trochę wagi, ponieważ za miesiąc masz zawody i musisz się zmieścić w kategorii, no to wtedy nie jesz. Jeżeli już twój limit kaloryczny na dziś się wyczerpał. Proste. Coś zawsze motywuje nas do działania, albo do zaniechania jakichś działań, albo do zmiany jakichś działań, więc wydaje mi się, że nie ma co za bardzo filozofować na ten temat, po prostu motywacja jest, istnieje, jest takim stanem naturalnym, tylko wiele osób po prostu nie rozumie, czym ona jest. Ja możliwe, że też nie rozumiem, ale mi się wydaje, że rozumiem i postaram się parę moich przemyśleń tutaj wam sprzedać. Wiele osób, jak mi się wydaje, wielokrotnie mówiło o tym, żeby co robić, żeby motywację zyskać. Jak się nakręcać do działania. Albo do tej pory widuję posty na Facebooku, które mówią, no, taka jest moja forma, liczę na waszą krytykę, bo to mi daje motywację. Albo popatrzcie, mam tyle i tyle lat, wyciskam już 150 kg, ważę 67 kg, mam nadzieję, że kogoś zmotywowałem. No dobra, no i teraz mamy do czynienia z czymś takim jak ta motywacja szeroko rozumiana, to miałem na myśli. Taka motywacja, która jest chwilowa, że patrzysz, masz impuls, sobie myślisz, kurwa, skoro on to zrobił, to ja też to zrobię. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale ja to zrobię, nie? I masz ochotę iść na tą siłownię. Czy na przykład widzisz, oglądasz sobie film top 10 największych rekordów siłowych na świecie i fajnie, i dopamina jest, i fajnie się to ogląda, widzisz jak ci ludzie robią nieludzkie rzeczy i sam masz ochotę sobie powyciskać, albo nie wiem, zrobić martwe ciągi, albo iść po prostu coś tam podźwigać. I to jest rzecz, która po prostu daje nam na chwilę takiego strzała energii, no i koniec. Ale wszyscy dobrze wiemy, że trening siłowy nie jest rzeczą, którą się
robi już i już są efekty. Owszem, mogą się pojawić efekty w postaci na przykład zmęczenia po treningu albo w postaci jakichś tam endorfin, które się pojawią po tym, jak już trening zrobiłeś, odhaczyłeś ostatnie ćwiczenie, wracasz do domu, siadasz na kanapie, jesz sobie dobry obiad, fajnie wchodzi, bo jesteś głodny, wszystko ci pięknie smakuje, jesteś szczęśliwym człowiekiem. To są takie krótkotrwałe efekty treningowe. Ale mało kto, wydaje mi się, że trenuje tylko po to, żeby trenować. Że trenuje tylko po to, żeby się zmęczyć, żeby się wyżyć. Oczywiście na pewno znajdą się tacy ludzie. Ale co jeśli chcemy, żeby trening nam dał konkretnie jakiś efekt dalszy, w dalszej perspektywie? Albo pozwolił nam po prostu utrzymać zdrowie. Jeżeli się zażynamy na każdym treningu i niszczymy swój organizm, tak że potem ciężko nam się wywlec z szatni, z siłowni, to czy to jest zdrowe? Wydaje mi się, że nie. Więc zawsze jest coś, co nas może do tego treningu zmotywować albo zdemotywować. I właśnie na tych drugich rzeczach chciałbym się teraz skupić. Czyli czynniki, które nam tą motywację odbierają. I wydaje mi się, że są to takie dwie grupy rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Po pierwsze, wydarzenia, czynności, czy jakiekolwiek stany, które sprawiają, że zmieniamy kierunek, w który idziemy. Czyli przykładowo, codziennie po godzinie 17 robiłeś trening, ale gdzieś tam znalazłeś sobie fajną grę. Poza treningiem i tam jakimiś obowiązkami za bardzo czasu nie masz, więc sobie zaczynasz, zamiast chodzić na trening, grać w grę komputerową, która ci się bardzo spodobała i chcesz się po prostu wyluzować i fajnie. Więc w tym momencie, mając motywację większą do tego, żeby siedzieć przed kompem i grać, nie trenujesz. Czy inne właśnie takie rzeczy, którymi możemy zastąpić ten trening. Albo rzeczy, które nam po prostu w tym treningu przeszkadzają. Mogą być to przeróżne rzeczy, social media, mogą być to na przykład nałogi, albo jakaś kiepska dieta. Jeżeli zastępujemy sobie chęć pójścia na trening chęcią zjedzenia kepsa, prawdopodobnie po takim jedzeniu będziemy czuć się gorzej i wtedy trening pójdzie gorzej i być może będzie to jakiś czynnik, który przyczyni się do tego, że na trening po prostu nie pójdziemy następnym razem, bo coś nam nie idzie. No i właśnie, tak troszeczkę płynnie przeszliśmy do tych czynników, które nam limitują progres, odbierają nam chęć na trening, ponieważ mogą wynikać z różnych rzeczy. Na przykład z czynników takich czysto fizjologicznych, jak nadmierne bóle mięśniowe. To może oznaczać, że coś w tym treningu jest nie tak. Czy jakieś kontuzje, które się pojawiają. Albo fakt, że jesteśmy niewyspani, bo coś się dzieje w naszym życiu, odbiera nam możliwość dobrego snu. Czy to brak czasu, czy tam, nie wiem, jakieś problemy ze zdrowiem, może być to choroba. Więc są czynniki, które są poza treningiem, ale przeszkadzają nam w treningu konkretnie w wykonaniu tej naszej roboty. Mogą być również oczywiście czynniki psychiczne, o których się nie będę za bardzo rozgadywał, ponieważ na psychologii znam się średnio, ale wydaje mi się, że jak ktoś ma bardzo zły dzień, odbiera mu to ochoty do życia i najchętniej by się po prostu położył spać albo zrobił coś przyjemnego, co mu teraz natychmiast da jakąś fajną przyjemność, to też może mu to przeszkadzać w pójściu na trening. Albo coś takiego jak, nie wiem, porażki, które odnosimy na polu sportowym, też to może demotywować, tak? Odbierać tą motywację do codziennego treningu. I co jest moim zdaniem bardzo ważne, to to, żeby pozbywać się regularnie tych przeszkód.
Bo owszem, są osoby, które swojego czasu mówiły, czy tam nie wiem, jacyś trenerzy czy coś, żeby nie być pizdą, że musi być ciężko, że musi boleć, że 100% albo nic. I owszem, no lekko nie będzie. Trzeba się postarać, żeby coś osiągnąć, ale to nie znaczy, że mamy dokładać sobie tego balastu. I wydaje mi się, że lepiej jest po prostu na bieżąco pozbywać się przeszkód, zaleczać kontuzje, pracować nad słabymi ogniwami, żeby coś tam nam nie jebło, za przeproszeniem. Budować po prostu, budować ten trening, budować tą swoją rutynę, tak, żeby zminimalizować możliwość pokazania się po prostu tych przeszkód, które nam potem będą, no po prostu, które mogą spowodować, że przestaniemy trenować, tak. Więc warto się zawsze zastanowić, dlaczego czegoś nie zrobię. Co się musi wydarzyć, że przestanę chcieć chodzić na siłownię. I już sobie wcześniej plan ułożyć, czy tam znaleźć jakieś rozwiązania, które sprawią, że później łatwiej sobie poradzimy z tym problemem. Może to być na przykład edukacja, jeżeli mamy troszkę wolnego czasu, możemy poczytać o prewencji kontuzji i tak dalej. Możemy sobie znaleźć zawczasu dobrego fizjoterapeutę, z którym na przykład można skonsultować swój plan treningowy albo pójść na jedną, dwie wizyty, żeby zobaczyć, co to za człowiek. Zawsze znajdzie się coś, co sprawi, że taki fizjoterapeuta się przyda, a chociażby, nie wiem, poprawić jakąś mobilność albo coś tam się poradzić. Więc jeżeli jesteśmy w takim stanie, że mamy akurat czas, mamy pieniądze, jest wszystko w porządku, to warto się zabezpieczyć, żeby potem nie chodzić, nie biegać, żeby nie było potem tak, a później to będzie. Ja wiem, że ciężko jest wszystko tak sobie zaplanować, a jakieś podstawy warto mieć. Po prostu warto sobie włożyć jakiegoś asa w rękaw, żeby potem się nie martwić, bo sam popełniałem takie błędy i naprawdę jest dużo trudniej znaleźć na szybko dobre rozwiązanie, które nam załatwi jakiś problem w momencie, kiedy dupa nam się pali, jesteśmy przygnębieni i półżywi, załóżmy, niż w momencie, kiedy jest wszystko w porządku, mamy środki, mamy czas, mamy zdrowie po to, żeby się na spokojnie zastanowić i znaleźć sobie rozwiązanie przyszłych problemów, chociażby, nie? Chociażby właśnie ogarnąć sobie dobrego fizjo. Albo zastanowić się, jak będzie wyglądał mój dzień, kiedy załóżmy będę zmuszony do porzucenia ciężkiego dźwigania, jak ja będę wtedy trenował. No bo warto jednak coś robić. Warto zawsze mieć z tyłu głowy, że są po prostu przeszkody, które nam odbierają chęć do treningu i warto je eliminować. Kolejna analogia do treningu siłowego. Jeżeli załóżmy chcesz się nauczyć dobrze robić wyciskanie leżąc, to uczysz się techniki, wiesz, jaki jest wzorzec i powolutku, stopniowo, wiele razy powtarzasz ten wzorzec, tak żeby utrwalić sobie umiejętność wyciskania leżąc. No i po jakimś czasie jesteś zajebisty w wyciskaniu leżąc, masz świetną technikę, bez problemu dokładasz i możesz się rozwijać dalej. I wydaje mi się, że podobnie jest z motywacją, bo w momencie, jeżeli przez jakiś okres czasu się przemęczymy i będziemy po prostu regularnie na tą siłownię chodzić, to wyrobimy sobie taki nawyk chodzenia na siłownię po prostu. I wtedy już szukanie motywacji nie będzie potrzebne, bo ta motywacja po prostu będzie się pojawiać. O,
Jest czwartek, 17, idę na siłownię i tyle. Czy tam, nie wiem, jak pracujecie zmianowo, no to może po prostu przyzwyczajeni jesteście, wracając z pracy, wskoczyć sobie na siłownię i zrobić trening. Albo przed siłownią, albo przed pracą, zależy jak. No w każdym razie wyrabiamy sobie jakieś nawyki, potem już nie trzeba szukać tej motywacji. Co jest jeszcze ważne? Właśnie, bo to też może być pułapka. Nauczymy się, że skoro już pół roku chodzę na siłowni i robię taki i taki trening, wykonuję ciężkie ćwiczenia, w których dołożyłem już mnóstwo kilogramów i fajnie jest patrzeć, jak stajesz się coraz silniejszy i masz coraz lepsze wyniki, ale tu nagle się pojawi cyk, jakaś ściana, coś trzeba zmienić, trzeba na przykład popracować bardziej nad stabilnością, mobilnością, już nie mamy możliwości dokładać kolejnych kilogramów w przysiadzie, martwym ciągu czy coś i trzeba się skupić na tych wszystkich takich męczących, małych ćwiczeniach, które nas wkurzają, zamiast robić konkrety, coś po co w ogóle to, coś po co w ogóle chodzimy na siłownię i też się człowiekowi odechciewa. No ale właśnie, im dłużej trenujemy, tym częściej będzie trzeba takie zmiany stosować. Tym częściej będzie trzeba coś zmieniać, pracować nad jakimiś drobnymi rzeczami. Nauczmy się to po prostu robić. Pewne rzeczy należy na początku przecierpieć i potem już samo pójdzie. I oczywiście po raz kolejny powtarzam. Nie ma co się zażynać na chama, w sensie, jeżeli musimy cierpieć bardziej niż trzeba, to moim zdaniem nie jest gra warta świeczki. Jeżeli możemy coś zrobić i wiemy jak to zrobić łatwiej, szybciej, mądrzej, to zróbmy. Przygotowujmy się właśnie na jakieś fuck-upy, żeby je wyeliminować zawczasu albo natychmiast jak się tylko pojawią, bo już mamy plan, już mamy środki, już mamy, załóżmy, odłożone pieniądze na fizjoterapeutę. To też jest, kurde, świetna sprawa. Po co masz chodzić, szukać albo męczyć się z kontuzją kilka miesięcy, bo nie masz akurat kasy na fizję, a tu masz, załóżmy, parę stówek odłożonych na parę wizyt i jest elegancko, wyciągasz tą kasę i idziesz, bo to są pieniądze na fizjoterapeutę. To jest twoje zabezpieczenie w razie kontuzji. Też można w ten sposób działać, nie? Także to też jest ważne. No, wszystko się sprowadza do tego, że im dłużej coś robisz, tym jesteś w tym lepszy. Im częściej coś robisz, tym jesteś w tym lepszy. Im częściej chodzisz na trening, tym bardziej się przyzwyczajasz do treningu. Im częściej, może inaczej, bo też nie ma co na chama wprowadzać jakichś zmian tylko po to, żeby się do nich przystosować. No to jest już absurd, tak? Jeżeli naszym celem jest zrobienie jakiegoś fajnego totala albo świetnej formy na lato, to nie będziemy co miesiąc zmieniać treningu, bo musimy się przyzwyczaić, żeby mieć motywację. To nie. Do tego nie namawiam. To jest absurd. Ale po prostu chcę wam uświadomić, że już po kilku latach, kiedy już przerobiliście kilkadziesiąt planów, kiedy byliście na planach naprawczych, kiedy pracowaliście nad mobilnością, nad stabilnością, przerobiliście już mnóstwo różnych scenariuszy w kwestii treningu siłowego, no to każda kolejna zmiana przychodzi łatwiej, bo to tak jest ze wszystkim, po prostu wiesz już co się dzieje. Ja przykładowo, jak byłem dużo, dużo młodszy i załóżmy była taka sytuacja, że zmieniam pracę, to ja byłem strasznie zestresowany, się bałem, co to będzie, się czasami zastanawiałem, idąc na rozmowę kwalifikacyjną, co ja tutaj w ogóle robię, nie? Że to jest jakiś, nie wiem, jakiś zły sen. Ale po latach już tam parę razy zmieniłem pracę i teraz to jest takie normalne, no przychodzę, też wiadomo, jest trochę stresu, ale czas adaptacji do nowego zajęcia jest dużo szybszy niż kiedyś, bo jestem pewien, że tak to właśnie działa. Więc im więcej zmian w naszym życiu, tym też szybciej się adaptujemy, jesteśmy do tego bardziej zdolni. Czyli znowu, im więcej czegoś robisz, tym jesteś w tym lepszy. Im częściej coś robisz, tym lepiej ci to wychodzi, tym szybciej się adaptujesz. I tak samo jest właśnie z treningiem. Jeżeli
wielokrotnie wracałeś do treningu po jakiejś kontuzji albo po jakimś takim wydarzeniu w twoim życiu, które jednak sprawiło, że na tą siłownię przestałeś chodzić, no to z każdym powrotem wychodzi ci to coraz lepiej. Ja znowu nie namawiam do tego, żeby robić sobie wielomiesięczne przerwy od treningu po to tylko, żeby się nauczyć do nich wracać. No to jest właśnie granie warta świeczki. Zastanówmy się, czy chcemy po prostu osiągnąć cel jakiś sportowy czy zdrowotny, czy chcemy być mistrzem motywowania samego siebie, bo to jest bez sensu, nie? Jest narzędzie. To tak jakby ktoś chciał zostać świetnym cieślą i zbudować sobie dom, ale ćwiczył się we wbijaniu gwoździ i wyciąganiu ich, bo mu się ta umiejętność przyda. No owszem, przyda mu się do budowy domu, ale tego domu w końcu nie zbuduje, tylko nauczy się zajebiście wbijać gwoździe. I po co mu to w życiu? To niczego mu się to nie przyda, jeżeli nie ma z tego efektów. Także wszystko z głową. Na dzisiaj to tyle. Na razie, hej. A jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna sprawa. Przypomniało mi się, jak już skończyłem nagrywać. Odnośnie tych rzeczy, które nas odciągają od treningu. Warto jest oczywiście śledzić na przykład jakichś innych ludzi, którzy trenują, owszem. Fajnie jest zdobywać wiedzę, fajnie jest się edukować, ale pamiętajmy o tym, że mamy konkretny cel i jeżeli nie będziemy robić, to tego celu nie zrealizujemy. O co mi tutaj chodzi? 90 parę procent naszego skupienia najlepiej jakby było skierowane na to, co konkretnie my w tym momencie musimy zrobić, żeby osiągnąć dany cel. Nie rozpraszamy się, nie szukamy na siłę jakichś udziwnień, nie staramy się na siłę porównywać z innymi osobami, bo to też może nam odebrać motywację, która, jak już wspomniałem wcześniej, występuje, jest naturalnym stanem, w jakim człowiek się znajduje, więc nie komplikujmy sobie życia, nie dokładajmy jakichś kolejnych cegiełek na siłę. Jeżeli już mamy ten cel, który chcemy zrealizować, to skupmy się raczej na tym, co nam może pomóc i zawsze rozpatrujmy to wszystko, co w danej kwestii robimy, pod kątem tego, czy nam to pomoże, czy nie. Bo jeżeli zaczniemy zajmować się pierdołami, to bardzo możliwe, że zmarnujemy tylko swój czas i opóźnimy efekty. Teraz to już na pewno koniec. Trzymajcie się, na razie, hej.